27 listopada 2014 roku przed Państwową Komisją Wyborczą jest ekipa Telewizji Narodowej. Widzimy marznących policjantów. Jest z nami niezwykły gość, pani Barbara Butler-Błasińska, córka przedwojennego, prawdziwie polskiego oficera. Co pani powie na to, co się dzieje? Jak pani to przeżyła? No, jako dziecko powstańczej Warszawy, jako córka żołnierzy Powstania Warszawskiego, wywodząca się z rodziny powstańczej i córka oficera, badająca, analizująca założenia prowadzonej w Warszawie polityki, polityki wobec Warszawy, polityki wobec mieszkańców, zarówno od strony założeń, od strony wartości, na których się opiera, z całą odpowiedzialnością. Mogę stwierdzić, że polityka ta obca jest wartością, na których opiera się polska niepodległość. Obca jest normą prawa międzynarodowego. Polityka... Co pani myśli, pani Barbaro, o tym, żeby tutaj przybyli obserwatorzy z Białorusi, z Urugwaju i Brazylii? Z krajów latynoskich, z krajów najbardziej odżegnywanych od wiary. Mnie w tej chwili przede wszystkim chodzi o to, że nie możemy dopuścić, żeby ludzie, którzy do tej pory prowadzą politykę niszczącą wobec podstawowych wartości, niszczącą człowieka, niszczącą ludzką godność, żeby ci ludzie dalej sprawowali rządy w Warszawie. Bo tak jak powiedziałam, niepodległość opiera się, niepodległości wartością centralną jest godność ludzka. Natomiast prowadzona w Warszawie polityka jest polityką, która depcze ludzką godność, jest polityką, która opiera się na zysku i na pogoni za zyskiem. Obca jest i depcze wartości moralne, które związane są z tradycją walczącej Warszawy. Pani Barbaro, 30 listopada pani bojkotuje, czy idzie pani na wybory? Nie, no ja idę na wybory. Trzeba iść na wybory, moim zdaniem. Trzeba iść na wybory i swój głos oddać w tych wyborach. Swój głos sprzeciwu. Bo tak jak mówię, polityka władz miasta stołecznego Warszawy uderza w tradycję walczącej Warszawy, niszczy pamięć historycznej tożsamości Warszawy, uderza w te rodziny, w tych ludzi, którzy walczyli o Warszawę, walczyli o Polskę, wrócili z popowstańczej tułaczki, znajdowali w gruzach swoje gniazda, szukali ciał swoich bliskich, podnosili Warszawę z gruzów, a w tej chwili nie ma dla nich miejsca w Warszawie. Nawiązuje pani do tego, jak pani była prześladowana, tak? To znaczy, jak prześladowana była moja rodzina, jak prześladowani byli moi bliscy i jak dalej są prześladowane właśnie te rodziny, z których Warszawa jest oczyszczana. Po prostu, Warszawa jest oczyszczana z warszawiaków.